oddziale majora Łupaszki służyła młoda dziewczyna. Służyła, właściwie kiedy składała przysięgę, miała bodaj 14 lat. Kiedy 28 sierpnia 1946 roku mordowano ją w gdańskim więzieniu, miała lat zaledwie 17. Skazana na karę śmierci w procesie, w którym jedynym dowodem była kartka z uczniowskiego zeszytu. Na tej kartce był spis leków, które miała kupić dla oddziału. Nic więcej. Wystarczyło, żeby powiedziała, gdzie stacjonuje jej oddział i być może żyłaby do dzisiaj. Ale Danka wiedziała, jak trzeba się zachować. Tak napisała w grypsie ostatnim do domu. Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Taka rodzina z tradycjami. Ojciec dwukrotny zesłaniec, raz w czasach carskich, a potem wywieziony przez bolszewików, dociera z armią Andersa do Teheranu, gdzie umiera z wycieńczenia. Tam jest jego grób na cmentarzu polskim w Teheranie. Matka zakatowana przez gestapo. Nie wiadomo, gdzie jest jej grób. Wiadomo, że przesłała z katowni gestapo list do domu. Zemstę zostawcie Bogu. Ja im wszystkim wybaczyłam. Danka ginie ze słowami na ustach: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. Ostatnie słowa, jakie słyszy, to po zdrajcach narodu serią ognia. Mamy, proszę Państwa, podobno 20 lat niepodległości. Ale w rodzinnej wsi Danki zespół szkół nie nosi imienia Danuty Siedzikówny. Nosi imię, nie pamiętam, jak ten człowiek miał na imię, ale imię Wołkowickiego. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten Wołkowicki to właśnie człowiek, który zdenuncjował matkę Inki do gestapo. A uczniowie w trzeciej RP codziennie mijają jego portret, nad którym pisze: nasz patron. Pogratulować patrona.